wydachowaliśmy nowiutki, piękny samochód na premierze tego auta. Miałem kompresyjne złamanie karku. Krążą takie plotki, że jesteś jedyną osobą, która zdawała egzamin na prawo jazdy za kierownicą Land Rovera. Trzy rzeczy, które znamionowały GLS-a, którym wybuchł mi motor. No dobrze, wezmę coś innego. Na co zmienić? Co się pojawiło nowego w motoryzacji? Podaj mi choćby jedną silną rzecz, która powodowałaby, żebyś zmienił auto. Nigdy nie myślałem, że będę aż tak łapał, że tak powiem, delirkę, czy trząsł się na to, że będę dotykał takiego auta. Ale te wszystkie systemy, o których mówisz, to one są nie dlatego, że się unowocześnia auto, tylko one są dlatego, że są coraz słabsi kierowcy. Dziś moim gościem będzie Przemek Szafrański. Zaczynał od wymiany klocków hamulcowych sąsiadom pod blokiem. Dziś jest gwiazdą TVN Turbo. Wyremontuje i sprzeda niemal każdy samochód. A oto najlepszy dowód. Odpicował najsłynniejsze Seicento w Polsce i przekazał je na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cena auta już przebiła magiczną barierę 100 tysięcy złotych, stając się tym samym najdroższym Sejakiem w Polsce, a może i na świecie. Uwielbia pomagać i bezgranicznie zakochany jest w Mazurach, na które podróżuje w każdej wolnej chwili swoim leciwym już Land Roverem. Normalnie jeny. Pasy zapinamy, prawda? Oczywiście, wszystko, że tak. Zgodnie ze wszystkim jesteśmy wysoce świadomymi użytkownikami dróg. Oczywiście. Cześć Przemek. Dzień dobry. Poczekaj, tu się pozapinam. Wygodnie? Może być, nie? Jest to dużo miejsca, zaskakująco. Bez tragedii. Jak tak mały samochodzik, to dużo miejsca. Tylko ta szyba jakoś tak klaustrofobiczna, bo bardzo niska i mała. To co, startujemy? Ruszaj, chłopcze. Mam ci podać adres, gdzie masz mnie dowieść. No właśnie, gdzie jedziemy? Ja bym, wiesz co, przewinął się przez moją starą Pragę. Gocław, wiesz, Kobielska, te rejony, tam Szaserów, gdzieś coś takiego. To mieszkałem kiedyś na Kobielskiej, a na Szaserów leżałem w szpitalu. Ja też leżałem w szpitalu. Wychowywałem się na Gocławiu, więc ta taka Praga południe, Gocław lotnisko, to mamy sprawy, wojskowe bloki. Mamy coś wspólnego. Że leżeliśmy w tym samym szpitalu. Krążą takie plotki, że jesteś jedyną osobą, która zdawała egzamin na prawo jazdy za kierownicą Land Rovera. Niestety to tylko plotka, aczkolwiek wtedy na pewno zdałbym za pierwszym razem, a nie za trzecim, więc to by było dużo prościej i dużo łatwiej. Poważnie? Dopiero za trzecim razem zdałeś prawo jazdy? Drugi albo trzeci. Wiesz, powiem ci teraz, tak naprawdę to już nie pamiętam, to było lat, no dość dawno temu. Czasami nawet chyba nie chcę pamiętać ile temu, bo to bardzo dawno temu. I jednak człowiek się w nieprawdopodobnie szybkim tempie starzeje, a przynajmniej lat mu przybywa. Może się nie starzeje, ale lat mu przybywa. Masz prawo jazdy kategorii ilu? I tu Cię zaskoczę, tylko i wyłącznie B. Tylko? A nie korciło Cię nigdy, żeby wsiąść sobie na motocykl na przykład i gdzieś tam sobie śmignąć? Jak mam Ci powiedzieć tak szczerze, to motocyklowo zakończyłem swoją przygodę mniej więcej na Simpsonie skuterze, na MZC-ce, okay. Jeżdżąc gdzieś tam po osiedlu i tak dalej. Nigdy mnie motocykle nie kręciły, może to jest błąd, może to jest jakaś wada moja fabryczna, powiedzmy, ale nigdy nie myślałem o motocyklach jako urządzeniu do przemieszczania się, mając świadomość, że strefą zgniotu jest kask, który mam na głowie, więc jakoś tak, powiem Ci, determinowało to pewną wstrzemięźliwość do używania takich urządzeń i tyle. Okej, to bo jest tak, że zakończyłeś swoją przygodę z motocyklami na jednośladach, na Simpsonie, Romecie i tak dalej, a powiedz mi, jak to jest, jeśli chodzi o samochód, który to był tym pierwszym autem, którym jeździłeś, kiedy wsiadłeś za kierownicę sam, pierwszy? Także sam wsiadłem i sam sobie pojechałem? Mhm. No to już wiesz, bo po prawej jazdy, tak? Ale w ogóle pierwszym samochodem, którym jechałem, żeby cokolwiek móc nazwać jazdą na jakichś, oczywiście nie publicznych drogach, to był Maluch. Potem był duży Fiat 125P, który w odróżnieniu od 126P był większy. Chwilowa jakaś taka dziwna historia z Polonezem. Gdzieś tam się przewinął w głowie Polonez, ale to było na szczęście chwilowe. Mówię na szczęście, bo jednak to był strasznie toporny pojazd. A moje pierwsze prywatne auto, takie, które sobie kupiłem, miałem, posiadałem, to Skoda 120 GLS. Okej. Co oznaczało Grand Lux Super, czyli miała zagłówki, miała obrotomierz i coś tam jeszcze. Nie pamiętam już co, bo to były jakieś trzy rzeczy, które znamionowały GLS-a. No więc to był mój pierwszy, w którym wybuchł mi motor i tyle.
Z tego co pamiętam, to ta 120 miała silnik z tyłu i napęd na tył oczywiście. Ależ oczywiście, że tak, więc kompletnie nie prowadziła się zimą, ale to nie miało żadnego znaczenia, to było frajda auto. Jakby zawsze wierzyłem, że jak zrobię prawo jazdy, to nigdy nie chciałem mieć malucha. To żeby było jasne. Nie chciałem go z tylko jednej przyczyny, co prawda, bo wiadomo, że to jakby legendarne auto, można powiedzieć, chociaż dzisiaj bardziej niż kiedyś. Natomiast zawsze chciałem mieć czterodrzwiowe auto, że jak już mam kupić samochód, to mam mieć cztery drzwi, żeby był taki funkcjonalniejszy. I stąd wybór padł na Skodę 120. Kupiłem ją równo za 3000 zł. Nie negocjowałem, co dzisiaj może wydawać się dziwne, jak ktoś to usłyszy. Jak to ten handlarz nie negocjował, ale nie negocjowałem, bo okazało się, że to były jakby ludzie, którzy sprzedawali tą Skodę, to była taka młoda para, która zbierała na swój ślub. I jakoś tak poczułem się skrępowany, że będę ujmował im pieniądze na ślub, więc nie negocjowałem. Był to chyba jedyny moment, kiedy nie negocjowałem ceny samochodu. No właśnie, bo dzisiaj w takiej samej sytuacji, jakby też para zbierała na ślub, negocjowałbyś cenę? No dzisiaj? Trudne pytanie. Dzisiaj? Dobra, przyjmijmy, że dzisiaj też nie, że nadal moralność mam tę samą, bo prawda jest taka, że nawet chyba pewnie dzisiaj jeszcze bardziej bym im odpuścił niż kiedyś, no bo wtedy to było ciężko zarobione pieniądze, noszenie mebli, bo pracowałem jako tragarz mebli. Poważnie, to twoja pierwsza praca? Jedna z pierwszych, bo ja wtedy bardzo dużo różnych rzeczy robiłem i miałem się wszystkiego, co dawało jakiekolwiek poczucie zarabiania pieniędzy, ale rzeczywiście przez dłuższy czas miałem kolegów, którzy handlowali meblami na wtedy stadionie dziesięciolecia i na koniec dnia wrzucali na busa to, co handlowali i trzeba było to roznieść ludziom po domach. I to był oczywiście zarobek tylko za jakąś, nie chcę powiedzieć premię, ale za jakiś taki, wiesz, napiwek dany przez ludzi, którym wnosiliśmy te meble. No i co? Pracowałem jako tragarz i nosiłem meble, z czego jestem bardzo dumny, bo to jakby ja nigdy nie ukrywałem, że robiłem bardzo dużo rzeczy takich zawodowych, co ktoś by mógł powiedzieć, że to ojejku, no co ty, jak tak można pracować? Pracowałem. Nawet kiedyś na kuchni pracowałem, obierałem ziemniaki. Ale no to taka, no nie tylko ziemniaki, bo to były warzywka, to było wszystko. No, może do dzisiaj została mi przyjemność w radość z gotowania, bo uwielbiam gotować, uwielbiam coś robić w kuchni, dzisiaj wymyślać. Dzisiaj tylko i wyłącznie dietetycznie. Tak, w mojej własnej prywatnej. Ziemniaki gotowane na wodzie, a nie smażone na oleju. W ogóle nie dotykam ziemniaków. Okej. A tu nie. Ziemniaków nie jadam, nie jadam makaronów, nie jadam w ogóle pieczywa i takich rzeczy, nie? A jak się obierało, to się potem nie chce już jeść. Tak się człowiek nastrugał tego strasznie dużej ilości, bo to była taka trochę półprzemysłowa kuchnia, to rzeczywiście tego obierania ziemniaków było dużo, ale kurczę, to było tak, że przychodziłem na czwartą rano, obierałem te ziemniaki, i właściwie cały dzień już miałem dla siebie, bo kończyłem o 7, więc niektórzy dopiero wstawali, a już byłem po zarobieniu. Co prawda były to jakieś tam śmieszne pieniądze, ale zaraz z tej pracy przeszedłem do pracy, gdzie w takim garażu na Saskiej Kępie przygotowywaliśmy kurczaki, nadziewaliśmy na patyki, bo wtedy były takie popularne budy kurczak z rożna i się te kurczaki tam wyciągało z nich wnętrzności, resztki, jakieś końcówki piór się wyrywało, obsypywało w te wszystkie tajne przyprawy, które powodowały, że kurczak z rożna, nawet jak był nieświeży, to był pyszny i nadziewało się na te bolce i się układało w takich skrzynkach, takie duże góry kurczaków z rożna, więc takie rzeczy też zawodowo robiłem. To ja się po prostu zastanawiam tak, meble, kurczaki z rożna, obieranie ziemniaków i nagle jest facet, który na Land Roverach i na Range Roverach zna się jak mało kto w tym kraju, a może i mało kto w Europie. To w ogóle... Kiedy to się w ogóle pojawiło? Kiedy pojawiła się ta motoryzacja tak już na poważnie? Na poważnie pojawiła się od też próby zarabiania pieniędzy poprzez wymienianie klocków hamulcowych, tarcz i tak dalej sąsiadom pod blokiem czy coś. To były takie, wiesz, takie pierwsze próby zarabiania zawodowo pieniędzy na mechanice. Potem jakaś mania, że kupię sobie z Agencji Mienia Wojskowego BRD, ma pancerny pojazd, co oczywiście było zupełną głupotą, ale skończyło się na Ułazie i to wcale nie z Agencji Mienia, tylko skądś indziej. Potem był gazik, coraz więcej budowania samochodów, a potem była próba po tym jeździe offroadowej, gdzie już tym gazikami człowiek się najeździł, blaszankami nieprzyjemnymi, że kupię sobie cywilne jakieś auto terenowe. Pojechałem, obejrzałem kilka samochodów, wybrałem wychuchanego, wydmuchanego Opla Frontera na komisie na Wale Miezeszyńskim, tu zresztą niedaleko, co jest ciekawe. I już chciałem kupić, już miałem kredyt, wziąłem w banku, wziąłem pieniążki, pojechałem kupić tego Opla Frontera i jeszcze stwierdziłem, że podjedźmy tam na chwilę na tym Wale, na jakieś górki, dołki, żeby zobaczyć te napędy. No i okazało się, że przez miesiąc oglądałem Opla Frontera z napędem na tył, jednonapędowego, że to w ogóle nie ma napędu i taki rozżalony stwierdziłem, nie, to jest kurczę skandal, ja tak nie chcę i wstałem i poszedłem do komisu na Marsa, czyli też dosyć niedaleko i kupiłem Range Rovera Classica. O! To był taki wybór przypadkowy. Który to był rok?
2002 chyba? 2002, może okay. 2003. Land Rovera Classica kupiłem w automacie, V8, benzyna 3,5 litra. I to jest niesamowite, że taka sytuacja, która mnie zdenerwowała, że nie kupiłem tego Opel Frontera, kupiłem Land Rovera, Range Rovera, zdeterminowała moje życie do dzisiaj. Bo gdyby wtedy nie to przypadkowy zakup Range'a, nie poznałbym środowiska Land Roverowskiego, nie wsiąknąłbym w Land Rovera, nie dostałbym propozycji pracy na salonie Land Rovera przy sprzedaży tych aut, potem nie zostałbym szefem marketingu Land Rovera i tak dalej, i tak dalej, nie miałbym warsztatu Land Rovera i tak, i jakby to wszystko by się tak nie potoczyło. A teraz mogę powiedzieć, że ponad 20 lat zajmuję się Land Roverami w różnej masie, czy to jeżdżąc, czy je naprawiając. I no i to jest fantastyczne, że wiesz, taki głupi moment w moim życiu, wybór samochodu. Czasami okazuje się, że wybór auta determinuje całe życie zawodowe, społeczne. No to, że trafiłem do TVN Turbo, to dzięki temu, że prowadziłem serwis Land Rovera, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niesamowite, taki jeden momencik króciutki w życiu, taka sekunda. Dlatego powiem szczerze, tak wiesz, chucham, dmucham na każdą sekundę, która mnie w życiu spotyka, po to, że wiem, że może któraś z nich znowu zrobi coś takiego spektakularnego na całe moje życie. Ja pamiętam, jak my się poznaliśmy, znaczy nie pamiętam dokładnie kiedy, ale pamiętam, że my się poznaliśmy, jak ty właśnie pracowałeś w salonie Land Rovera tutaj na Pradze Południe i tam do ciebie przyjeżdżaliśmy ponagrywać z tobą tak zwane setki, czyli krótkie rozmowy na różne tematy, jak to w raporcie, prawda? W raporcie w TVN Turbo. Tak to właśnie mniej więcej wyglądało. Tak, wtedy poznałem ciebie, później było tak o tobie troszkę ciszej. Gdzieś tam pojawiła się informacja, że rzeczywiście już ciebie nie ma tutaj na stanowisku PR-owca. Mhm. No i nagle tak się okazało, że masz warsztat i było tak, i nagle jesteś w TVN Turbo, więc to też jest fajne, że zaczynałeś z tej drugiej strony, czyli to telewizja dzwoniła do ciebie, tak, żeby do ciebie przyjechać, porozmawiać, a teraz tą telewizję tworzysz. Staram się przynajmniej, jak mogę, i to wiesz, ten sen, bo to jest gdzieś tam trochę chyba sen, trwa już 8 lat i jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle to się wydarzyło. To dzięki Bartkowi, na pewno znasz Bartka. Tak, producenta. Tak, który jest producentem wojen samochodowym, który tak de facto zadzwoni do mnie i mówi, że wygrałem casting. Ja mówię, no jest to super, wspaniale, bardzo się cieszę, ale nie startowałem. On mówi, ale Zuza, czyli Bartka żona, za co też oczywiście bardzo dziękuję, podsunęła taki pomysł, żebym pokazał jakieś materiały z tobą w stacji. No i nagle się okazało, że to się spodobało, nagraliśmy jakieś pierwsze próby przy kamerze i tak dalej. No i chciał, nie chciał, od słowa do słowa, okazało się, że Wojny Samochodowe to jest ten projekt, do którego wygrałem casting. Zrobiliśmy pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty, na pół roku stacja zawiesiła produkcję programu. Już myślałem sobie, no to poszło, a tu nagle się okazało, że mija 8 rok. Mogę ci powiedzieć, że dokładnie w tamtym tygodniu, 2 tygodnie temu zaczęliśmy pierwsze zdjęcia do 17 serii. Teraz leci 16, a my już zaczynamy zdjęcia do 17 serii wojen samochodowych. I jest to jeden z najlepiej oglądających się programów TVN Turbo. No tak właśnie słyszałem. Podobno rywalizuje z takim programem Duda kontra Szafrański o to pierwsze miejsce, więc nie jest najgorzej. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Poruszyliśmy właśnie teraz płynnie temat rywalizacji, więc płynnie przejdźmy sobie do tego. Przemek, rozmawiamy szczerze. Każdy z nas kiedykolwiek otrzymał jakiś mandat za jakieś wykroczenie i na pewno ty taki mandat otrzymałeś. Pamiętasz, za co był ten najwyższy mandat? Tu cię zasmucę, powiem ci szczerze, nie, no nie bo mogłoby być bardzo sensacyjnie, co to ten Szafrański nie nawywijał na ulicach, a ja właściwie w ogóle nie dostałem mandatów. Ja już nie wiem dlaczego, ale mam od wielu, wielu lat coś takiego, że jeżdżę zgodnie z przepisami, a przynajmniej tak dosyć mocno w ryzach tych przepisów. I ja teraz ostatni mandat dostałem niecałe 2 lata temu, są to 3 punkty karne za 16 przekroczenie na 50. I nie wiem, wiesz co, ja no nie pamiętam i to, żeby było jasne, ja nigdy nie próbuję się wykpić z mandatu. Okay. To nie jest tak, że, a wiecie, bo ja tam nigdy nie powołuję się na telewizję, nigdy nie powołuję się na rozpoznawalność no jakąś musisz, tam. No bo ciebie policjanci rozpoznają. No. Ale wiesz co, mi to przeszkadza, mnie to krępuje. Jakby, okay. Jakby mi powiedział, o panie Przemku, nie dostaniesz mandatu, bo pana lubię z telewizji, to bym powiedział, no nie, ja jakoś nie wiem, nie gram w tebie. Chcę większy. Słucham? Chcę większy. Nie, tak jak mi się należy. Wiesz, jakby ja jestem dorosły facet, mam 46 lat, niedawno miałem urodziny i wychodzę z założenia, że przyjmuj na klatę to, co robisz. No, wiesz, jakby nie będę cudakował, udawał, debila z siebie robił, czy awanturował się jak jeden ze słynnych polskich rajdowców o to, że on nie będzie płacił mandatu, bo jego zdaniem tam nie było tak szybko. No okay. Ej, no kurde, no bądźmy poważni. Bądźmy dorośli, dbajmy o siebie, ale dbajmy też o to, żeby po prostu przyjmować na klatę jakieś takie rzeczy, które się zrobiło. Złamałem przepisy, ile było? A, 73, a ile powinno być 60? Poproszę. Zapłacę, przyjmę punkty. No, nie, jakby... Odpowiedzialność to dosyć istotna rzecz i myślę, że jest przypisana do dorosłości. Czyli jeździsz bezpiecznie, pilnujesz przepisów, starasz się nie przekraczać prędkości, a czy zdarzyło ci się kiedyś uczestniczyć w jakimś poważnym wypadku albo poważnej kolizji?
Raz. Poza offroadem. To jasne, okej, wszystko co się dzieje na odcinkach, nazwijmy to rajdowych, jak się nie liczymy, tak? Raz zdarzyło mi się brać udział w wypadku samochodowym, chociaż nie był do końca wypadek, na pokazach samochodów jednej z marek. Okej. Rzeczywiście pracując jako instruktor, to było strasznie dawno temu, wydachowałem auto. Okej, stało się coś poważnego? Na takich szykanach, na szczęście nie, natomiast rzeczywiście była taka szykana, taka mijanka i było, pewnie było trochę za szybko, za niepotrzebnie użyty hamulec i po prostu przez lewe przednie koło wydachowaliśmy nowiutki, piękny samochód na premierze tego auta. O. Znaczy ja wydachowałem, no to no tak było rzeczywiście. Jak się wtedy czułeś? Poza tym, że było ci pewnie wstyd. Wiesz co, miałem kompresyjne złamanie karku. Czyli się stało, mówisz, że nic nikomu się nie stało, wiesz, a jednak się stało. Karetka, te sprawy, wiadomo, tak? Czułem się fatalnie podle z tego powodu, że no wiesz, no siara jedna. Koledzy patrzą. Instruktor, tak dokładnie, tu instruktor, wiesz, jeszcze to było auto z napędem na cztery koła, terenowiec w ogóle, wiesz, już tak dalej, tutaj panuje, tu skręca, tu bokiem, tu coś, a to nagle taka akcja, że dachuje auto i to na środku lotniska, gdzie były te pokazy, w otoczeniu tłumów, jeszcze w sytuacji specyficznej, bo z grupy wszystkich samochodów ten był najwyższą wersją dyrektora zarządzającego tego dealerstwa, które organizowało tę imprezę, więc już w ogóle wszyscy mówili tylko nie zielony, tylko nie zielony. I nagle poszło po tłumie zielony. I wszyscy handlowcy, wszyscy pracownicy mówią, osz, choinka, nie? No tak było. Motoryzacja jest twoją pasją, kochasz motoryzację, ona jest w twoim życiu na co dzień. Praktycznie nie potrafiłbyś chyba żyć bez motoryzacji. No nie dałbyś rady, prawda? Bo już zarabiasz na tym. Abstrahując już od zarabiania, to wiesz co, no nie uciekniesz od czegoś, co zbudowało cię, tak? Przecież ja... To też jest tak, wiesz, ja kiedyś studiowałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Transportu, z czego mnie wyrzucili, zresztą po dwóch latach. Jestem im bardzo wdzięczny za to. To jest mój ukłon w stronę Politechniki Warszawskiej, że mnie wyrzuciła, poznała się na mnie najwyraźniej. Co pozwoliło mi później studiować humanistyczne studia i skończyć humanistyczne studia i dzisiaj może troszkę też je wykorzystuję z miłości do języka polskiego, który strasznie lubię i tak dalej. Natomiast wiesz co, no motoryzacja, no to jest takie DNA trochę, tak? To jest, jak robisz wszystko, co robisz zawodowo, jest motoryzacją. Jak 50% hobbystycznych rzeczy to jest motoryzacja, no to jak masz od tego uciec? No nie uciekniesz od tego, co jest twoim przeznaczeniem i tyle. I nawet nie próbuję uciekać, zresztą, wiesz, umówmy się, samochody są coraz szybsze, coraz mocniejsze, coraz trudniej im uciekać, więc luz. Ale ty, że tak powiem, nie zmieniasz zbyt często samochodów, bo cały czas jeździsz Land Roverem. Ja cię z jakimś tego Land Rovera pierwszy raz widziałem już parę lat temu. Nie zmieniam, to jest ten największy zarzut, który mam do nowoczesnej motoryzacji. W motoryzacji nie wydarzyło się od 20 lat nic. Jakbyś spojrzał na motoryzację, abstrahujemy od elektrycznego samochodu, w którym siedzimy, tak? Mhm. Bo to nie uważam, że to jeszcze jest ten poziom rozwoju, żeby można było mówić, że to jest przełomowe. Hybryda plug-in. Okej. Okay. Czyli na spalinowym też mogę jechać. I tutaj to jest miłe. Natomiast wiesz co, jeżdżę samochodem, który ma 430 teraz tysięcy przebiegu. Można powiedzieć dużo, nie? Jeżdżę tym samochodem, mam frajdę jeżdżenia z nim. W motoryzacji w 20 ostatnich latach wymień mi choćby jedna rzecz, która rzeczywiście rewolucjonizuje. Tak jak manualna skrzynia biegów, jakby automatyczna zrewolucjonizowała skrzynię biegów. Jak doładowane silniki benzynowe zmieniły postrzeganie silników benzynowych. Jak diesel się unowocześnił, stał się common railem, wysoką kulturą pracy i też przestał być kojarzony z tłumokiem, takim tłukiem silnikowym. Pneumatyczne zawieszenia to była rewolucja. A teraz jadę autem, które ma automat, widlastą V6 dieslowską pod maską, ma pneumatykę, ma napęd na cztery koła, mega wygodny jest, ma super audio, siedmioosobowy, no ma wszystko, co oczekiwałeś w motoryzacji i się zastanawiasz, no dobrze, wezmę coś innego, na co zmienić? Co się pojawiło nowego w motoryzacji? Podaj mi choćby jedną silną rzecz, która powodowałaby, żebyś zmienił auto. Wiesz, prawda jest taka, że jak ja jeżdżę na prezentacje różnych samochodów, a jeżdżę na takie prezentacje czasami kilka razy w miesiącu, to bardzo dużo poświęcone jest temu, co zmienia się w bezpieczeństwie. I chyba to się zmienia najbardziej w tym momencie, bo mamy pełno... Nawet jak spojrzysz tutaj na zestaw wskaźników przede mną, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Tak, jeszcze w lewo zobacz. I kolejna piątka, tak? Czujników, trzymanie pasa, wykrywanie innych samochodów, wykrywanie pieszych i tak dalej, asystenci jazdy. No tego jest najwięcej. Ale rzeczywiście masz rację, że przez ostatnie 20 lat się w samochodach niewiele zmienia. Po prostu się unowocześnia.
Ale te wszystkie systemy, o których mówisz, to one są nie dlatego, że się unowocześnia auto, tylko one są dlatego, że są coraz słabsi kierowcy. Jest coraz więcej ruchu, coraz większa intensywność, coraz więcej wydarzeń drogowych się dzieje. I to tylko i wyłącznie jest po to. Ale to nie zmienia samego użytkowania pojazdu jako narzędzia do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Podnosi, jeżeli jestem w stanie zapanować na tym, żeby nie zmieniać pasa ruchu, żeby nie najechać samochodu przed sobą, żeby nie huknąć pieszego na pasach, a myślę, że gdzieś jakoś trochę mi to wychodzi, skoro miałem to jedno wydarzenie drogowe tak naprawdę 100 lat temu. I było to 100 lat temu i to było jeszcze w ogóle na pokazach, a nie wcale w ruchu miejskim, to... To się pokazałeś. Wiesz, to znaczy, że to jakby to nie jest to, co rozwija się w motoryzacji, dla mnie przynajmniej. Ja nie znalazłem w motoryzacji w ostatnich 20 latach czegoś, co by podniosło mi użytkowość pojazdu. Okej. W żadnym stopniu, więc jeżdżę tym tłukiem, który ma naście lat, który ma 400 ponad tysięcy przebiegu, I tylko mam nadzieję, że będzie mi wiernie służył, chociaż Land Rover to jest takie auto, ja to się śmieję, że to jest marka bez godności. No bo to jest samochód, który nie potrafi tak w drodze gdzieś się rozkraczyć, koniec, kropka, nie ma go. On nie ma godności, żeby bohatersko polec, że tak powiem, w boju drogowym, tylko ostatnim kołem, migając milionem, wiesz, kontrolek gdzieś zawsze się dotoczy, nie? No i będę nim jeździł i naprawdę, co pół roku mniej więcej wraca do mnie, jak z żoną gdzieś jedziemy, taka reminiscencja, coś bym zmienił, po czym... Nie, no kurczę, ale na co? Robię analizę rynku i nie ma na co. Jedyny samochód, który porwał mnie w ostatnich 10 latach emocjonalnie, czy tam 15, więc to jest dosyć duży okres, to jest nowy Defender. No to jest auto, które rzeczywiście, to jest tak kosmicznie drogie, że skreślam je z listy priorytetów, bo nie wydam 600 tysięcy na to auto, bo po prostu mnie na to nie stać. Mam dużo fajniejsze rzeczy, na które mógłbym wydać 600 tysięcy złotych. Niż to. Na rozwój biznesu bym wydał, na rozwój moich kochanych Mazur, czy cokolwiek, a nie na samochód. To jest nadal urządzenie, które... Ja nie jestem fetyszem samochodów, wiesz, nie fetyszyzuję aut. To jest urządzenie, które ma mnie przemieścić z punktu A do punktu B. Czy właśnie taki nowy Defender to jest takie twoje motoryzacyjne marzenie, czy jest coś troszkę wyżej? Nie marzę o samochodach. Samochody nigdy nie leżą mnie na półce marzeń. Nie mówię o samochodach starych, jakichś historycznych czy coś. Natomiast nowe auta, to co mówię, no w motoryzacji nie wydarzyło się nic takiego, co by mogło porwać, chwycić za serce i będę teraz zagryzał paznokcie, będę, wiesz, wieczorami leżał w łóżku, patrzył się smętnym wzrokiem w sufit i myślał sobie, jejku, jakie to jest moje marzenie, chciałbym mieć nowego Defendera. Chciałbym mieć, sprawdzam wszystko, chciałbym mieć, ale nie będę miał, więc jakby nie poświęcam na to czasu. Jako automaniak jeździsz też bardzo często nie tylko na Mazury, żeby odpocząć, ale też pewnie w inne miejsca. Czy pamiętasz jakąś swoją najdłuższą wycieczkę za kierownicą samochodu? O, tu znowu trafiłeś w taki punkt, który trochę może odbiegać od myślenia na mój temat ludzi. Wiesz, że ja przemieszczam się samochodem jakoś tak w ogóle nie zwracając na to uwagi. Jak ja mam zrobić, czasami w ciągu dnia robię 1000-1400 km, czasami 700, czasami 500, wsiadam, jadę, wysiadam, jakby w ogóle nie zastanawiam się nad tą kilometrówką, nie męczę się za kierownicą, mam zawsze 1000 rzeczy do roboty za kierownicą pod tytułem podzwonić, pomyśleć, pokombinować. Ku zaskoczeniu nie słucha muzyki w samochodzie. Dla mnie radio mogłoby w aucie nie istnieć, jeżeli nie ma dostępu do radia jakiegoś informacyjnego, które nadaje treści o otoczeniu, a nie durne piosenki kolejnych durnych. To trochę profanacja mieć tak wygłuszoną kabinę w Land Roverze, tak dobry system audio i nie słuchać w ogóle muzyki. No bo wiesz co, nie lubię słuchać radia, dlatego że w radio nie wiem, jaka piosenka poleci. A jak to już dawno było powiedziane, ja słucham tylko tego, co znam, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakoś chyba przestała porywać mnie muzyka. Nie znalazłem w ostatnich latach, jak w motoryzacji nic przełomowego, tak w treści piosenek nowych wykonawców, nie znalazłem niczego, co by jeszcze porywało, co by jeszcze budowałoby mi jakąś kulturę osobistą, czy postrzeganie świata. Więc to jest co, luz. No, nie mam, nie kopię się z muzyką na to, czy jeszcze mnie ponosi, porywa. Aczkolwiek oczywiście lubię ostre, ciężkie brzmienie i sprawia mi to przyjemność, ale nie za kierownicą, bo jednak dochodzę do wniosku, że muzyka nieprawdopodobnie wpływa na zachowania za kierownicą. Jak słucham dobrej, ciężkiej muzyki, to jeżdżenie trochę mogłoby, nie daj Boże, przekroczyć granicę, więc ten brak punktów jakby też wynika z faktu, że nie słucham ciężkiego grania. To może dlatego. Ale dokładnie. Pamiętasz taką wycieczkę? Nie wiem, byłeś w Chorwacji samochodem, może pojechałeś do Hiszpanii, do Włoch? Do Holandii, co najwyżej. Do Holandii? Tak. Okej. Okay. Po samochód. Żebyś wiedział po samochód, dokładnie tak było. Do Holandii pojechałem po samochód, a nie byłem w Chorwacji. Wiesz co, zwłaszcza od ostatnich lat, kiedy mam te swoje Mazury ukochane, o których marzyłem od wielu lat, to tak jakoś koszula bliższa ciało. Uwielbiam je tam zaszyć się, siedzieć tam. Tak dużo człowiek zawodowo robi, spotyka się z 1000 osób, wymienia milion poglądów i rozmawia, że jak mam tą możliwość czmychnąć na Mazury chociażby na dzień, dwa dni, to
i już tam siedzę. Tak to wygląda. Jak się czujesz jako jeden z najlepszych fachowców od mechaniki i jeden z najbardziej, albo inaczej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości motoryzacyjnych w Polsce? Krępuje mnie to. Krępuje. Krępuje mnie to, co powiedziałeś. Ale żeby ale wiesz, jasne, wiesz, że tak jest. No właśnie widzisz, no to jest to, co ja sobie... Krępuje mnie, że tak mówisz, dlatego, że ja nigdy tak na siebie nie patrzę. Co ty? Nigdy... zdradzę może rąbek tajemnicy, chociaż nie wiem, kiedy będzie emisja. Jesteśmy... Program, piąty sezon Dudakonta Szafrański doprowadził do sytuacji, że składam silnik. Mam takie wyzwanie złożyć silnik. I oczywiście mogę go złożyć. Składanie silnika to nie są jakieś wybitne klocki Lego, aczkolwiek mam cień szansy i pojawia się taka szansa, że będę mógł to złożyć z panem Krzysztofem. Pan Krzysztof to jest dla mnie legenda składania silników w tym kraju. Jak byłem, to był 97-98 rok, byłem na tej Politechnice, to z namaszczeniem jechało się pod bramę do pana Krzysztofa, żeby odebrać bądź dać mu silnik Poloneza Fiata czy coś, żeby go poskładał. W ogóle, no kurczę, pan Krzysztof, to wiesz, dla mnie to było misterium móc zobaczyć, jak on składa motor. I teraz była taka szansa, bo akurat bardzo mocno specjalizuję się w silnikach Subaru, a jak wiemy w programie już będę robił Subaru. Tak. I z samego faktu, że miałem możliwość bycia, patrzenia na ręce mistrzowi w składaniu silników, odpuściłem to. Więc wiesz, nie, to pan Krzysztof jest mistrzem mechaniki, chociaż może niewiele osób go zna, niewiele osób o nim wie. I dla mnie to jest, jakby wiesz, więc nigdy skromność nie pozwala mi, i to nie przesadna skromność, nie pozwala mi myśleć o sobie tak, jak ty mówisz, więc nie krępuje mnie to, że tak jest, bo wiem, że tak nie jest. Okej. Okay. Przemek, pamiętasz najszybszy i najmocniejszy samochód, jakim jeździłeś? Poza tym, którym wydachowałeś? No to nie był najszybszy, to wiesz, w ogóle to nie ten. Najszybsze, najmocniejsze auto, którym jechałem. Na pewno jednym z mocniejszych to było 510 koni ręczowe Sport, a później w tej wersji jeszcze mocniejszej. Aha. 550 koni. Więc jak jedziesz, wiesz, kredensem, jak jedziesz właśnie przystankiem, widzę nowy Defender, jak jedziesz przystankiem autobusowym, który ma ponad 500 koni i naprawdę ma nieprawdopodobne osiągi, to jest to nawet chyba bardziej dojmujące niż jechanie mega sportowym samochodem, który będzie miał tych koni 1000. Mhm. Nie? Bo to zupełnie jest nieprzekładalne. To na pewno to, jeżeli chodzi za to, to cię ubiegnę, nie zgadniesz, jakim najbardziej dla mnie nieoczywistym i najbardziej zaskakującym autem jechałem. Tego nikt nie zgadnie. XJ220. Jaguar, który był limitem, największym oszustwem Jaguara w historii, miał być wielką V8-ką, V12 w ogóle super, wspaniałe, a nagle się okazało, że włożyli V6-kę, to było takie dla mnie najbardziej spektakularne i najbardziej nieprawdopodobnie niedostępne auto, którym jeździłem. No ale 220, tak? 220 mil na godzinę, do takiej prędkości to auto tak się rozpędzało, to nie oznaczało, ile ma koni, tylko do jakiej prędkości się dokładnie rozpędza, więc tak, to było pewnie. Ale nie, to było, wiesz, limitowane, było rzadkie, jedyne w Polsce. No w ogóle, wiesz, no kurczę... Ja nie widziałem nigdy tego auta na żywo, widziałem tylko na zdjęciach, na filmach, więc jak widzę to po prostu długą, płaską, szeroką sylwetkę, to musiało robić wrażenie w tamtych latach, kiedy ten samochód się pojawił. A wyjechanie nim z garażu podziemnego na jednym z dzielnic Warszawy i, wiesz, kawałek przetoczenie się po warszawskiej ulicy, wiesz, jakie to było dojmujące wrażenie. Nigdy nie myślałem, że będę aż tak łapał, że tak powiem, delirkę, czy trząsł się na to, że będę dotykał takiego auta. Bo rzeczywiście, no, kto z nas je widział na żywo i je dotykał, a jeszcze mógł się przejechać 200 metrów, nie? A ja dostąpiłem tego, nie krępuję się powiedzieć zaszczytu, bo to po prostu fantastyczna sprawa. Zwłaszcza, że wiesz, no, dla mnie brytyjska motoryzacja to jest creme de la creme. Myślenie o motoryzacji, mimo że jest upierdliwa, że się psuje, że jest umęczająca, to ma w sobie do dzisiaj zresztą, myślę, jakieś takie flow, które strasznie doceniam. Czy jednak to? Brytyjska motoryzacja to jest właśnie to, co kochasz w motoryzacji tak, najbardziej. Na pewno, stuprocentowo. Za wiele wątków, za wiele fantastycznych historii, też oczywiście trochę już życiowych, ale też tego, skąd się wzięła, jak się wzięła ta historia tego budowania pierwszych aluminiowych Land Roverów, spożyć samolotów, no bo tylko to mieli i z drewna, wiesz, eksportowanie, no jakby no to było fajne. To są fajne historie. Poza tym bardzo lubię kulturę techniczną taką trochę, a anachroniczną nawet jeszcze dzisiaj, ale to jest fajne w brytyjskiej motoryzacji. Przemek, bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę na to, żeby troszkę o tej motoryzacji ze mną porozmawiać. Mam jeszcze dla Ciebie prezent. O. Jakbyś mógł otworzyć, mógłbym, to będę bardzo, bardzo wdzięczny i pokazać, co tam dostałeś. Turbo Plato, proszę. Turbo Plato. Ale Ty, dlaczego ja nie mam takiej naklejki na swoim laptopie? A chcesz, to Ci ten wyślę. Dobrze. Podrzucę Ci przecież po drodze. A myślałem, że w środku jest naklejka. Dobrze, nie, ja sobie koperty po prostu zostawię i przekleję, wiesz. Okay, ja jestem ekologiczny, pozwolę sobie, cóż to jest?
Zobacz, co tu masz. No proszę, to już tam naklejka na ten, to małe. Co tam jest miki napisane? Turbo gość. Tak, bo jesteś turbo gościem. Przemek, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Było mi naprawdę bardzo miło porozmawiać z Tobą o motoryzacji i poznać Cię od tej strony, z której Ciebie nie znałem, a znamy się już kilkanaście lat. Ładnych lat, dokładnie. Pasuje mi do twarzy, jest? Oczywiście. Jest elegancko? Rozmiar też się zgadza. Bardzo pięknie Ci... Tak, rozmiar się zgadza, bo teraz niełatwo trafi z tym rozmiarem. Dokładnie, bo nie wiadomo, jesteś coraz mniejszy. Zaraz będzie M-ka, potem S-ka. Jeszcze raz, dziękuję bardzo i mówię Dzięki Wam. Dzięki serdecznie. Drodzy widzowie, do zobaczenia. Przemek pewnie też. Macham, czuj duch!